Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się kilku pojazdom koncepcyjnym Audi, które nigdy nie były produkowane masowo. Myślę, że Ci się spodobają. Audi Carmen. Audi na początku lat 70. zleciło światowej sławie projektantowi Giorgio Giugiaro stworzenie prototypu samochodu sportowego. Włoski projektant samochodów pracował nad zupełnie nowym wyglądem. Czteroosobowy, trzydrzwiowy hatchback o bardzo nietypowym wyglądzie. Projekt nosił nazwę Asso di Picche, czyli Aspic. I ostatecznie powstał w 1973 roku. Został zbudowany na bazie Audi 80 B1. Ale trudno oprzeć się wrażeniu, że styliści, którzy pracowali nad tym prototypem, byli inspirowani ich poprzednią pracą, koncepcją zwaną bumerangiem z logo Maserati. Audi Carmen został zaprezentowany na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie w 1973 roku, gdzie przyciągnął znaczną uwagę. Ciekawie zaaranżowano wnętrze, wyposażona została w dwuramienną kierownicę z trzema charakterystycznymi kołami, deska rozdzielcza w kształcie tuby z wycięciem prostokątnym, panele drzwiowe ze schowkami i skórzana tapicerka była dużą niespodzianką. Chociaż ten model nigdy nie trafił do produkcji masowej, miał bardzo znaczący wkład w późniejsze samochody z grupy Volkswagena. Charakterystyczny tylny pas, a nawet sylwetka Asso di Picche stała się wzorcem dla pierwszej generacji Volkswagena Scirocco. Audi Avis Quattro. Audi Avis Quattro został pokazany w 1991 roku w Tokyo Motor Show. Futurystyczna koncepcja super samochodu, która mierzyła tylko 1175 mm wysokości w najwyższym punkcie. Styl tego modelu został całkowicie podyktowany aerodynamiką. Widzisz prawie gładką linię z delikatnym przejściem od przedniej maski przez szklaną szybę, przez dach do tylnej pokrywy z delikatnym spoilerem. Projektantem był Martin Smith, którego zadaniem było stworzenie karoserii zdolnej pomieścić ogromny 12-cylindrowy 6-litrowy silnik W12. Silnik wyprodukował 509 koni mechanicznych i 540 momentu obrotowego, który w połączeniu z napędem quattro i 6-biegową manualną skrzynią biegów dał nam samochód z przyspieszeniem od 0 do 100 w zaledwie 2,8 sekundy. W 6,5 sekundy Audi Avis Quattro przyspieszył do 160 km na godzinę, a wskaźnik prędkościomierza zatrzymał się przy 340 km na godzinę. Są to dane dostarczone przez Audi, ponieważ tylko jedna kopia tej koncepcji była stworzona i nigdy nie wszedł on do produkcji masowej. Silnik W12 za to był używany w Audi A8, a następnie Volkswagen Phaeton, Touareg, a nawet Bentley Continental, który pod maską z dwiema turbosprężarkami działa do dziś. Avis dał również Audi Space Frame, czyli zastosowanie aluminium w budowaniu karoserii samochodu. Audi Quattro Spider. Pomimo faktu, że Audi Quattro Spider został oficjalnie zaprezentowany w 1991 roku na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie, po dwóch dekadach nadal wygląda bardzo dobrze. Dwumiejscowe coupe ma bardzo delikatny i schludny design z dyskretnymi lampami i powoli opadającą linią dachu. Co ciekawe, ta koncepcja była wyposażona w przezroczysty panel dachowy, który można było zdjąć. Audi Quattro Spider wyposażony był w silnik wolnosący V6 2,8 litra o mocy 174 koni mechanicznych i 245 momentu obrotowego. Silnik używany był pod maską wielu samochodów z grupy WAG z oznaczeniem VR6. Dzięki aluminiowemu korpusowi konstrukcja o masie własnej osiągnęła zaledwie 1100 kg. Napęd quattro i manualna skrzynia biegów zapewniają mnóstwo frajdy z jazdy, niestety Quattro Spider nigdy nie wszedł do produkcji masowej. Audi Rosemeyer. Na przełomie tysiąclecia Audi postanowiło oddać hołd legendarnemu samochodowi wyścigowemu z lat 30. XX wieku. Srebrne strzałki niosące auto, koncepcja Rosemeyera. Bezpośrednio nawiązywała do swoich poprzedników, tak jak kolor nadwozia i wnętrza, w którym najbardziej charakterystyczny element to ogromna czteroramienna kierownica. Wykonane z aluminium dwudrzwiowe coupe miało być napędzane centralnie zlokalizowanym silnikiem, a to nie byle jaki silnik. Za kierowcą i pasażerami z tyłu zlokalizowana była 8-litrowa jednostka W16. Ten silnik generował 630 koni mechanicznych i 761 momentu obrotowego. W połączeniu z 6-biegową manualną skrzynią biegów i napędem quattro zapewniał przyspieszenie od 0 do 100 w 3,8 sekundy i prędkość maksymalna wynosząca aż 350 km na godzinę. Po raz pierwszy Audi Rosemeyer zostało zaprezentowane w 2000 roku.
i pojawiło się jako samochód pokazowy na wielu imprezach motoryzacyjnych. Później 16-cylindrowy silnik dostał 4 turbosprężarki i został użyty w Bugatti Veyron. Audi Steppenwolf. Szybki rozwój sportu i samochodów użytkowych w latach 90. i ich rosnąca popularność w Europie zmusiło inżynierów do rozpoczęcia pracy nad koncepcją, którą można by zdefiniować jako próba stworzenia Audi TT wersji all-road. Dlaczego ten model? Wtedy Audi TT był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najpopularniejszym samochodem na drodze i jednocześnie jeden z najważniejszych stylistycznie aut. Wszystko zaczęło się od PQ34. Płyta podłogowa w systemie Quattro Drive z elektronicznie sterowanym Haldexem. Dodatkowo postanowiono dodać elektroniczny EDL, blokada mechanizmu różnicowego, która działała z układem ESP. Zawieszenie było dosłownie skopiowane z pierwszej generacji Audi Allroad, a dzięki pneumatyce koncepcja została wyposażona w regulowany prześwit, który w zależności od ustawienia działał w zakresie od 60 do 223 mm. Stylistycznie to naprawdę napompowane Audi TT z charakterystycznymi reflektorami tylnymi. Światła są bardzo podobne do świateł Audi A6 C5. Wewnątrz drewno doskonale współgrające z aluminiowymi wstawkami i czarna skóra tapicerki. Do tego wszystkiego była długa dźwignia zmiany biegów z ogromnym pokrętłem i dźwiękiem od firmy Bose. Otwierany dach, a pod maską wolno sącąca V6 o pojemności 3,2 litra o mocy 225 koni mechanicznych. Koncept zadebiutował na targach paryskich w 2001 roku. Audi Shooting Brake. Audi stworzyło bardzo ciekawy pod względem czasu prototyp. Trzydrzwiowy hatchback pokazany w Tokio w 2005 roku. Wydawałoby się, że koncepcja była podglądem całkowicie nowego pojazdu w niemieckim koncernie. Nic bardziej mylnego. Jest to trzydrzwiowy hatchback, który pod wieloma względami przypomina Volvo C30. Ale w przypadku Audi nazwa sugeruje, że można go opisać jako hybrydę dwudrzwiowego coupé i kombi. Tylko szybki rzut oka na sylwetkę zauważysz wiele podobieństw do drugiej generacji Audi TT. Tylko rok później Audi ujawniło wygląd tego modelu i wszyscy byli zaskoczeni, ponieważ poza linią dachu i kilkoma drobnymi szczegółami, takich jak zegar w centralnej desce czy okrągłe nawiewy, Audi TT nie różni się wiele od tej koncepcji w Tokio. Audi R8 V12 TDI. W ciągu ostatnich kilku lat silniki diesla rozwinęły się znacząco, co widać nawet po wielu nowych modelach premium. W 2008 roku Audi zaprezentowało koncepcyjną wersję modelu Audi R8 napędzane silnikiem wysokoprężnym. Silnik zlokalizowany za plecami kierowcy i pasażera to podwójnie doładowany 6-litrowy silnik V12 TDI produkujący aż 500 koni mechanicznych i co ciekawe 1000 Nm momentu obrotowego. W tym przypadku moment obrotowy musiał być elektronicznie ograniczony, ponieważ nawet napęd na 4 koła quattro nie byłby w stanie efektywnie wykorzystać dodatkowe Nm. Audi R8 V12 TDI przyspieszał od 0 do 100 w zaledwie 4,2 sekundy i osiągnął prędkość maksymalną blisko 300 km na godzinę. Był szybszy niż wersja standardowa V8 zasilana benzyną. Niestety pomimo optymistycznych informacji samochód nigdy nie pojawił się w salonach w wersji V12 TDI. Silnik o mocy 500 koni mechanicznych użyto na przykład w Audi Q7, czyli największego SUV-a z magazynu Engel. Koncepcja Audi Quattro 2010. Dokładnie 30 lat po oryginale Audi Quattro zostało zaprezentowane w 1980 roku. Niemiecki producent ujawił koncept, który był jego następcą na Paris Motor Show w 2010 roku. Inżynierowie wykorzystali komponenty z modelu RS5 i stworzyli zupełnie nowy korpus, nawiązujący do legendarnego poprzednika. Charakter auta podkreślają pokaźne wloty powietrza i pojedyncza ramka grilla bez chromowanej obwódki. Buda wydaje się dość krótka, ale Audi Quattro z lat 80. też nie było dużym autem. Uwagę zwraca tylny pas dwoma prostokątnymi światłami wykonanymi z diod LED, pomiędzy którymi jest nazwa modelu. Z tyłu znajdziemy też spoiler i dyfuzor wykonany z włókna węglowego, wszechobecna skóra i zegar cyfrowy, konsola sterowania klimatyzacją jest podobna do używanej później w Audi A3. Silnik pod maską koncepcji jest to 5-cylindrowa, 2,5-litrowa, turbodoładowana jednostka z Audi TT RS, ale tutaj wytwarza 408 koni mechanicznych i 480 Nm. To oznacza, że Audi Quattro, koncepcja z 2010 roku, przyspiesza od 0 do setki w zaledwie 3,9 sekundy. I to by było wszystko w tym filmie. Jeśli Ci się spodobał i chciałbyś więcej filmów w tym stylu, pozostaw łapkę do góry i komentarz. Nie zapomnij również zasubskrybować kanał, jeśli chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach na moim kanale.
Tak więc do zobaczenia. Pozdrawiam.